Seems like came at a bad time. Cześć Wam, dzisiaj jest wizu. wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Honkai w serii o tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że już w najbliższy piątek o godzinie około 13 widzimy się na streamie tłumaczenia do Honkaja Star Raila do aktualizacji 1.3, która będzie się zwała Celestial Eyes Above Mortal Ruins. ten piątek, 13.30 startują twórcy. My powinniśmy wystartować około godziny 13.00. I tutaj drobna informacja i adnotacja, że tym razem może być drobny poślizg, bo będę wracał pociągiem dopiero do Wrocławia w piątek. Więc powinienem na 13 się wyrobić. Zobaczymy w praktyce, jak będzie. Bo, bo no, na 13.30 bankowo być muszę. Na 13 powinienem być, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnych drobnych poślizgów i odpalimy się tak, jak było planowane. Więc widzimy się już w najbliższy piątek. 13.30 bankowo lecimy z tłumaczeniem. 13.00 powinien się rozpocząć stream. I teraz się zestresowałem. Zestresowałem się strasznie tym, jak życie wchodzi mi w komplikacje z życiem. Tak, życie mi komplikuje życie. Żeby było zabawne. W niej mamy drip do aktualizacji nadchodzącej i wiemy jakie postacie powinny się pojawić. Dwie na razie zostały wrzucone. Ze względu na to, że PR team od Honkast Raila jest mądrzejszy, bardziej sprytny niż goście od Genshina, to robią drip znowu w ten sposób, że codziennie wrzucają jedną postać, a nie co kilka minut wrzucają kolejną postać. Także jednego dnia poszedł cały drip, a tutaj nie jednego dnia leci Jingliu, drugiego dnia leci Topaz, więc przeskoczmy może do tego, bo zostało to bardzo fajnie zorganizowane. Plus oczywiście Jingliu wizu się mniej lub bardziej doczekał, bo czeka na tą postać od kiedy ją pokazali. To jest jedna z tych tych bohaterek, która była bardzo wysoko na mojej liście do zdobycia. Jingliu 5 będzie walczone, będzie walczone. Bardzo, bardzo, bardzo mocno i martwi mnie, że pokazali ją jako pierwszą. To jest oczywiście Ice postać Destruction, i to jest plan na mojego DPS-a do drugiej drużyny. Nie wiem na ile się to sprawdzi, na ile nie, i czy w ogóle mi wpadnie, to znaczy teraz mam gwaranta, pytanie jest, czy dozbieram rolek. Martwi mnie to, że pokazali ją jako pierwszą, co by mogło sugerować, że ona będzie w pierwszej połowie aktualizacji, co oznacza z kolei, że nie dozbieram tylu rolek, żeby mieć pewność, że ona wleci, więc tu może być bardzo, bardzo, bardzo cienko z mojej perspektywy. Serduszko jest osą! Awesome. I druga postać to też jest postać, na którą chciałem rolować. Żeby było zabawniej. Topas jest w mojej top trójce postaci, które chcę zdobyć, a moja top trójka postaci na chwilę obecną wygląda Jingliu, Topaz i Lynx. Jest druga dripowa postać, jest to Topaz i jej kumpel Nambi który to był na wcześniejszych przeciekach, że miał się pojawić w czymś, w tej aktualizacji, co się nie spełniło, więc to były trefne liki A um, z mojej perspektywy jest tak, że troszkę mnie to przeraża, ścieżka hunt to jest, ogień będzie tak, eee, za dużo postaci, które chcę w jednej aktualizacji, a potem będzie, nie wiem, dwie, trzy, pięć aktualizacji, w których nie będzie mnie interesowało absolutnie nic i będę czekał na rerun topas, będę czekał na rerun Jingliu, może tam rerun kawki, jakby coś wpadło, więc gdzieś, kiedyś coś się może udać, zobaczymy, brakuje tutaj jeszcze jednej dripowej postaci no ale to nie jest pełny drip, ostatni element powinien wjechać jutro więc z mojej perspektywy wygląda to mega, prawdopodobnie będziecie mieli to na miniaturze tak, serduszko, serduszko, serduszko liczby są troszkę mniejsze niż w Genshinowym dripie szczerze powiedziawszy, to mnie zaskoczyło, bo tutaj na ten drip jest 156 tysięcy na ten drugi 82 tysiące jeszcze tutaj dodatkowe 115 i tak dalej, więc drip Genshin cieszy się większym zainteresowaniem, zastanawiam się Dlaczego? Może dlatego, że to jest wyjście nowej zony? Bo te postacie z mojej perspektywy, no łosiek jest jaki jest. Nów ile ludzie się bardziej hypeowali, przynajmniej z tego co słyszałem. No i ten drip też wjechał dobę wcześniej, więc teoretycznie miał czas na farmić troszkę więcej tych lajków. Ale jest to zastanawiające: jest to zastanawiające. Michał rozgrywa na różne sposoby drip w dwóch różnych tytułach, więc o, dajcie znać, co myślicie na ten temat. Czy nastawiacie się na Jinglu, czy nastawiacie się na topas? Prawdopodobnie, jeżeli Jinglu będzie w pierwszej połowie, to będę rolował po obie. A um, jak mi starczy rolek, to wygram bankowo, bo gwarant, a jeżeli nie starczy rolek to będę płakał, bo nie wiem kiedy będą Rany, nie wiem kiedy będą Rany w tej grze więc to jest jakby to i przeskoczyłbym do kolejnej informacji którą dla was mam, czyli że Amazon ma oczywiście tą paczkę, w której są rzeczy do Honkaja Star Rail teraz rzeczy Honkajowe się pojawiają na Amazonie, żeby było zabawniej, Genshin się pojawia ze swoimi bonusami na Discordzie, w Nitro więc jeżeli macie Nitro to tam jest Discordowa rzecz dla Genshina a jeżeli chodzi o Honkaja Star i jesteśmy dalej na Amazonie, a akurat w tym momencie prima nie mam, więc nie mogę tego nawet odebrać, ale tam z tego co rozumiem powinny być fajne rzeczy i czekasz na was, tak żebyście wszyscy byli zadowoleni. Jeżeli nie pamiętaliście o odebraniu, to wizu przypomina, bo to to oczywiście ograniczone czasowo jest. I przeskakując dalej, uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem moka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Zacząłbym od stwierdzenia, że dostaję wieści, które można by zinterpretować jako niepokojące, które odnoszą się bezpośrednio do Honkaja Star Raila, czyli jak to ująć, żeby to źle nie zabrzmiało. W informacjach wymienianych między pracownikami MiHoYo, jeżeli te informacje są prawdziwe, były dane na temat nowych systemów monetyzacji w Honkaju Star Railu. To może oznaczać bardzo wiele rzeczy, albo może to być źle skonstruowane zdanie, to znaczy zdanie, które po chińsku ma sens, ale tłumaczone Google Translatorem na angielski jest bardzo wysypane. Więc wygląda to tak, jakby miały być nowe systemy monetyzacji, co oznacza, że tu mogłoby doskoczyć coś więcej. Jest jeden podejrzany, bardzo Mocny, podejrzany, który, no, to jest coś, na co czekamy i czego chcemy, i jeżeli to zostanie dodane, to oczywiście, że to będzie płatne, ale z drugiej strony będzie takie łód, 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 dostaliśmy to, czego chcieliśmy, i tym czymś są outfity. Były głosy o outfitach dla Marcina, były głosy o outfitach dla różnych postaci, w tym również są drobne spekulacje, że nasi nietrawelerzy, jak oni się tam nazywają, trailblazerzy, main character miałby dostać w wersję męską, żeńską, oczywiście, jakiegoś fajnego outfita oraz etui do telefonów, nie etui do telefonów różnych rzeczy plus teraz tego eventu, który muszę wsiąść i zrobić, jak będę miał troszkę czasu, aczkolwiek absolutnie nie czuję presji. Są skiny, jeżeli tak to można nazwać, do naszego messengera, do naszego czatu. To też mogłoby być sprzedawane, i prawdopodobnie, jakby jakieś fajne się pojawiły, to ludzie byliby zainteresowani. Ale to jest nasza spekulacja w oparciu o to, co wiemy, co powinno się zbliżać. Zdanie było skonstruowane tak, że jeżeli dobrze rozumiem, sugerowało liczbę mnogą, tutaj może być duże zamieszanie, i jest jedna podejrzana kwestia tutaj, taka, że większość rzeczy, które da się tutaj kupić, to nie jest dodatkowy system monetyzacji, jakby weszły skiny, outfity to byłyby najprawdopodobniej do kupienia za Genesis Kryształ, jak się tutaj nazywają. Oneric. Co oznacza, że to nie jest dodatkowy system monetyzacji, tylko dodatkowa rzecz w sklepie. Dodatkowy system monetyzacji to jest takie coś jak Express Supply Pass, który macie za dolary tutaj do złapania. W, w moim wypadku akurat za dolary macie kryształy, które są do złapania. T, t, oczywiście. Oneric shardy bezpośrednio za walutę. I w sumie coś jeszcze? Battle Pass. Odpowiednik Battle Passa również jest bezpośrednio za... Dolary, co oznacza, że za czystą walutę jest Blessing, Battle Pass i kryształy same w sobie, tak jak w Gęsinie. To są rzeczy, które mogą być traktowane jako czysta monetyzacja. Pozostałe to są rzeczy, które trafiają do sklepu i nie są dodatkowym elementem monetyzacji, po prostu są dodatkową rzeczą do kupienia. Tak wam tylko podnoszę tą kwestię, bo z mojej perspektywy nie brzmi ta informacja najlepiej. Brzmi ta informacja na dość podejrzaną z wielu powodów. I jeżeli jest prawdziwa, to również jest podejrzana ze względu na to, że kasa się nie zgadza, przestała się zgadzać, coś jest nie tegres. W nadchodzących dniach, nie wiem, jutro prawdopodobnie ugryziemy banner z Blade'em i zobaczymy jak to wszystko wygląda, więc dobrze ludziska, w tym momencie trwa Summer Enviro Contest, Fontaine zdjęcie, kolonie i jeszcze jeden konkurs powinien wczoraj albo dzisiaj startować i lecieć gdzieś tam do września, od szybko bieszka, jeszcze nie mam nazwy jeszcze go nie wrzuciłem na Discorda u siebie, ale gdzieś tam powinien się pojawić, więc jeżeli jesteście zainteresowani to rzućcie okiem, bo parę konkursów leci i do przygarnięcia są rzeczy w Genshinie albo w starej gdzie sobie wybierzecie. Pamiętajcie też, że w Wciąż trwa Daily check web Event, jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca, to dziś powinien być dzień 17, a w nim filmy, co oznacza, że za 3 dni będzie trzecia paczka ze Stellar Jade'ami, po 20 w każdej, łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe Daily. I nie jest bardzo podobnie, z tym, że teraz jest ten dodatkowy system, oprócz tego, że 17 dnia macie morę, czyli jutro powinna być ostatnia paczka z Primogemami, to jeszcze dzisiaj dodatkowo powinny być Primogemy, bo drugi dzień od wejścia Fontaine jest, więc są te dodatkowe rzeczy. Tutaj, w starej chyba też to mieliśmy na samym początku, jak gra startowała. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, wasze wsparcie jest nieocenione, więc Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcypotężna, potężna, jesteście arcy osom. I arcy, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi twitter nauci, twitter, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest twitter potężna, jesteście twitter osom. Awesome. Na Twitchu widzimy się na dniach. Na dniach w piątek bankowo 13.30. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę wam. Miłego dnia, dobrego dzwonka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech konduktor RNG wam sprzyja Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć Już jutro, miłego, do następnego I hej! Troszkę się dygam tego streama Teraz to troszkę się dygam, bo nie lubię takiej niepewności Że nie wiem czy będę I nie wiem czy nic nie eksploduje